Panie i panowie, a teraz pozostawiam państwa z Andrzejem Płonczyńskim i jego zespołem. Wielce szanowny, czcigodny, dostojny jubilacie. W imieniu licznego grona artystów, którym okazujesz życzliwe zainteresowanie i przyjacielską pomoc, składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim dobrego zdrowia Tobie i Twoim bliskim. W uroczystym koncercie na Twoją cześć wszyscy chcieli wziąć udział. Niestety limit czasowy sprawił, że została losowo wybrana grupa artystów, która teraz zaprezentuje krótki program koncertowy zadedykowany jubilatowi. Jako pianista, akompaniator przez dziesiątki lat na tysiącach koncertów siedząc na estradzie słuchałem zapowiedzi wielu konferansjerów, aktorów, speakerów radiowych czy telewizyjnych. Pozwólcie państwo, że pierwszego wykonawcę zapowiem wzorując się na mistrzu konferansjerki Lucjanie Kiedryńskim. Otóż wystąpi teraz artystka, o której nie mogę powiedzieć nic złego, a dobrego nie bardzo mi wypada, bo to moja żona. Proszę państwa, śpiewa Kira Andrea Płonczyńska. W moim koszyku jest taki wybór,
dostanie bułeczki takie z cebulką, aż i te leci z ust. Bułeczki, bułeczki tanie, ach, gdzie się dostanie mazurka z tylko mazurka. Proszę Państwa.